Pierwszą rzeczą, o której chcę powiedzieć, to jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Co to jest sprawiedliwość? Definicja sprawiedliwości to uczciwe i prawe, czyli zgodne z jakimś prawem postępowanie. To jest sprawiedliwość. Uczciwe, czyli wynikające z przekonania, szczere, nie będące wynikiem wymuszenia, i prawe, czyli zgodne z jakimś prawem postępowanie, podkreślam słowo postępowanie, a nie jedynie przekonanie. Między przekonaniem a postępowaniem jest wielka różnica. Wielka różnica. Jest taka anegdota na temat wielkiej różnicy, że przychodzi rabin do rabina i mówi do niego: powiedz mi, Rebe, co to jest wielka różnica? On mówi: nachyl się. On się nachylił, temu wsadził palec w dupę i mówi do niego tak: ty masz palec w dupie, ja mam palec w dupie, ale to jest wielka różnica. Kiedy podkreślam, że coś jest różnicą, to bierzemy to bardzo poważnie. To jest wielka różnica. Sprawiedliwość to życie na podstawie jakiegoś prawa. Życie całe. Czyli nie przekonanie, tylko działanie. Sprawiedliwym się nie jest, gdy się ma przekonanie, lecz gdy się działa zgodnie z tym przekonaniem. To mamy główną definicję sprawiedliwości. Mamy teraz pierwszą Księgę Mojżeszową. Pierwsza Księga Mojżeszowa. 6:9. Mamy pierwszą wzmiankę w Piśmie Świętym, jeżeli chodzi o sprawiedliwość Bożą. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Pierwsza wzmianka o sprawiedliwości. Po pierwsze, widzimy, że Noe, tutaj jest wzmianka, że jest wśród swojego pokolenia, a więc Noe jest widoczny w swojej sprawiedliwości. To nie jest postać anonimowa. To nie anonimowa postać. Czyli sprawiedliwość jest widzialna. Ona jest dotykalna. Można powiedzieć, oto człowiek sprawiedliwy. I co dalej jest napisane? Chodził z Bogiem. A więc na sprawiedliwość składa się to, że człowiek sprawiedliwy jest widoczny, jest to bardzo praktyczne funkcjonowanie i jest to człowiek, który ma relację z Bogiem. Taki człowiek jest nazywany sprawiedliwym tutaj. W 5 Mojżeszowej 6:25, czyli w Księdze Powtórzonego Prawa, 5 Mojżeszowa 6:25, mamy informację taką. I będzie nam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana Boga naszego te wszystkie przykazania, jak nam pokazał. A więc widzimy, że sprawiedliwość zostaje pociągnięta dalej w Piśmie Świętym i zaczyna się już tysiące lat później odnosić do postępowania według prawa Synaju. Czyli mamy 10 przykazań już teraz danych i 600 tam ileś przepisów rabinistycznych, których to przestrzeganie i chodzenie w nich, prawda, jest poczytywane za sprawiedliwość. Wcześniej widzieliśmy, że wystarczyło, że człowiek był jedynie widoczny jako uczciwy, rzetelny, prawda, i w jego życiu przejawiało się chodzenie z Bogiem. Tutaj już widzimy, że sprawiedliwość ewoluuje w pewnym sensie i widzimy, że są konkretne przepisy i spełnianie tych przepisów jest poczytywane za sprawiedliwość. Ja wam pokazuję, w jaki sposób sprawiedliwość
dochodzi do miejsca doskonałości, w którym dzisiaj się znajdujemy, bo to jest dla nas ważne. Na czym polegała sprawiedliwość na podstawie tych przykazów? No, oczywiście polegała ona na tym, że Żydzi dostają przepisy, konkretne przykazania, konkretny wykład i mają obowiązek przestrzegać ich A do Z. Jeżeli nie przestrzegają, muszą, tak, ponieść konsekwencje lub też złożyć ofiarę. A więc widzimy, że sprawiedliwość, ona musi być zaspokojona. Że nie ma czegoś takiego, że są te przepisy i że Żyd mówi, a, olewam przepisy. No jeśli będziesz olewał przepisy, poniesiesz konsekwencje. Czyli widzimy, że nie bycie sprawiedliwym, bycie człowiekiem niesprawiedliwym przynosi problem, przynosi konsekwencje. Ale jest już w tym czasie utworzony system ratunkowy w postaci ofiar. I widzimy 5 ofiar, które są wymienione w Piśmie Świętym, które składało się, tak, jeżeli wyszło się poza któryś z przepisów danych przez Boga, poza któryś z 10 przykazań, czy poza któryś z 630 przepisów rabinistycznych. I widzimy pierwszą ofiarę, nazwaną ofiarą przebłagania za grzech. Była to ofiara w postaci zwierzęcia, które było przyprowadzane przez człowieka, który wyszedł poza pewne przepisy. Zwierzę to było przyprowadzane do kapłana. Kapłan je od niego przyjmował i zabijał, składając na ołtarzu. Owca, baran, koza. To była ofiara za grzech świadomy. Czyli jeżeli Żyd świadomie dopuścił się popełnienia któregoś z przestępstw, czyli wykroczenia poza przepisy, 10 przykazań, czy 600 przepisów rabinistycznych, tak? To był zobowiązany albo ponieść konsekwencje, a najczęściej była to kara śmierci. Więc nikt nie chciał tej kary śmierci ponosić. Albo też było złożenie ofiary. Trzeba było zapłacić za to, że się zrobiło źle. Nie ginął on, lecz ginęła owca, baran, koza. W słabszych przypadkach gołąb, jakaś synogardlica, coś tam. A więc widzimy pierwszą ofiarę, ofiara przebłagania za grzech świadomy. Druga ofiara była to ofiara pokutna za grzech nieświadomy. Więc gdy Żyd popełnił grzech nieświadomy, czyli on nie wiedział, że coś jest grzechem, zapomniał, niechcący coś się stało. Na przykład były takie przepisy, że nie można dotknąć zwłok. Albo nie można z żoną uprawiać seksu, jak ma na przykład okres. No ale nie dał rady, ofiarę składał. To był nieświadomy. Albo na przykład powiedział coś nie tak, albo postąpił w jakiś sposób spontaniczny, prawda? A więc była kolejna ofiara, była ofiara za grzech świadomy, czyli ofiara przebłagania za grzech, i ofiara pokutna, czyli ofiara za grzech nieświadomy. Była trzecia ofiara, ofiara pojednania, ku pojednaniu się z Bogiem. A więc co ciekawego, nie dosyć, że taki Żyd musiał przyprowadzić jedną owcę za to, że popełnił grzech świadomy lub nieświadomy, to jeszcze musiał przyprowadzić drugą owcę, którą zabijano, żeby się teraz pojednać z Bogiem. Czyli jedną ofiarą przepraszał Boga, a drugą się jednał z tym Bogiem. Czyli teraz prezent dawał temu Bogu. Ja wam pokażę, jakie to jest istotne za chwilę. Była czwarta ofiara, tak zwana ofiara całopalna, ku poświęceniu się Bogu. A więc jeśli taki Żyd popełnił grzech, składał ofiarę za grzech jedną, składał następną ofiarę, żeby się pojednać z Bogiem, a jeśli podjął decyzję, tak, że chce iść dalej w relacji z tym Bogiem, przyprowadzał trzecią ofiarę, żeby być bliżej. Trzeba było płacić również temu Bogu za podejście bliżej. Trzeba było przeprosić go jedną ofiarą, zjednać go sobie drugą ofiarą, rozumiecie? A żeby jeszcze zaczął się odzywać do ciebie w cudzysłowie, tak? To trzeba było złożyć trzecią ofiarę. Widzimy też piątą ofiarę, ofiarę oczyszczenia z powodu tak zwanego duchowego pyłu.
To też była ciekawa ofiara. Ofiara polegająca na tym, że na przykład szedłeś sobie, a ktoś przy tobie powiedział przekleństwo. Przechodziłeś sobie drogą, a tu stał jakiś czarownik i właśnie rzucał przekleństwo. W tamtym czasie czarowników było jak mrówek. Wynajmowało się czarownika, żeby czarownik przeklął twojego wroga. Czarownicy stali nad ziemiami, przeklinali grunty, żeby grunty nie rodziły. Rozumiecie? To było normalną sprawą. Dzisiaj w Afryce jest również normalną sprawą. To się normalnie płaci czarownikowi, który gdzieś przeklina coś, co w ogóle jest, należy do twojego wroga. Więc to cały czas ta kultura sobie tam leci. Dobrze, to też tak było. I teraz sobie szedłeś, jesteś porządnym Żydem. Szedłeś sobie, ktoś przy tobie rzucił czar. Rozumiesz? Okazało się, że ty musisz złożyć ofiarę. Rozumiesz? Za wszystko się składało ofiary. System ofiarniczy w Izraelu to była jedna wielka rzeźnia. To trwało 24 godziny na dobę. Wyobraź sobie. Milion ludzi. Milion ludzi. Tam były zmiany kapłańskie. Chcę, żebyś też w ogóle zobaczył, co to jest. Kapłan to nie była postać, która chodziła i podniesioną głową. Kapłan to był rzeźnik. Cały czas było zażynanie, wypuszczanie krwi, grill i non-stop, 24 godziny na dobę. Milion ludzi. Tam się krew lała dzień i noc. Bez przystanku. System ofiarniczy. Chcę, żebyś zrozumiał, co to jest system ofiarniczy. Co to jest ofiara. 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, non-stop, bez przerwy, za wszystko. Rozumiesz? Zawiniłeś, płacisz. Zawiniłeś nieświadomie, płacisz. Chcesz się zbliżyć do Boga, płacisz. Zrobiono jakieś przestępstwo przy tobie, płacisz. Cały czas. Cały czas. Chcesz się rozwijać w Bogu, płacisz. Ofiara. Ofiara. Nie mówiąc o rzeczach, które były poboczne. Dziesięciny, daniny i inne rzeczy. Oni żyli, żeby składać ofiary. To przepełniało ich całe życie. 1 Koryntian 1,30. 1 Koryntian 1,30. Ale wy, dzięki niebu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Żeby Żyd mógł być uznany za sprawiedliwego, musiał funkcjonować w ustawicznym systemie ofiarniczym. Inaczej zostałby ukamienowany. Taki był los. Ale to słowo pokazuje nam, że Jezus Chrystus staje się zbiorową, jednorodną, raz na zawsze złożoną ofiarą. Przez Boga samego, w takim celu, aby odkupić nas od grzechów światowych i nieświadomych, zapłacić cenę bliskości z Bogiem, zabezpieczyć nas przed każdym diabelskim działaniem, które jest na zewnątrz i wprowadzić nas w głęboką relację z Nim. Jedna ofiara. Wyjście sprawiedliwością. Dlaczego? Bo przyjęliście Jezusa. Jednorodna rzecz. W momencie przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela stałeś się osobą na stałe z przebaczonymi grzechami, z załatwionym tematem pokuty za te grzechy, pojednanym z Bogiem, poświęconym Bogu,
i oddzielonym od wszystkiego, co mogłoby cię skalać w najdrobniejszy sposób. To zrobił ci Jezus Chrystus. Dzisiaj człowiek sprawiedliwy to człowiek, który jest odrodzony z Bożego Ducha. Dzisiaj człowiek sprawiedliwy to nie ten, który przestrzega prawa. Dzisiaj człowiek sprawiedliwy to ten, który jest w tym, który zabezpiecza go od każdej formuły skalania. Oto człowiek sprawiedliwy. Dlatego też list do Hebrajczyków 10:38 mówi tak: a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. A więc wystarczy dzisiaj uwierzyć. Wystarczy dzisiaj uwierzyć w Niego niezasłużoną ofiarę za grzechy ludzi, w Jego zmartwychwstanie i przez wiarę ustanowić Go Panem swojego życia, aby stać się wieczną sprawiedliwością Bożą. Chcę, żebyś zrozumiał tą bardzo ważną kwestię. Bo to jest coś, co będzie ci dawało podwalinę odważnego funkcjonowania. Dlatego, kiedy przychodzi do mnie diabeł i mówi do mnie: powinieneś. To ja mówię do niego tak: powinieneś popełnić samobójstwo ty. Dobrze ci radzę. Po prostu. Nie mów mi, co ja powinienem. To ty powinieneś popełnić samobójstwo. To było dla ciebie najkorzystniejsze z tego wszystkiego. Bo nie wykaraskasz się później. Ale ja jestem sprawiedliwością Bożą. Przez jeden ułamek sekundy nie może ci przejść przez głowę inna formuła. Powiem ci głębiej, twoje przepraszam nawet nie obchodzi dzisiaj Boga. Jak przepraszasz, to dla siebie, żebyś się lepiej poczuł. Bóg nie potrzebuje twojego przepraszam w ogóle. Bo jesteś sprawiedliwością Bożą. Nawet nie musisz dodać jednego przepraszam. Kiedy ja mówię: przepraszam cię, Panie, za moje grzechy, ja to robię dla siebie. To takie psychologiczne. Ja się tak uspokaję. Bo jemu to jest w ogóle niepotrzebne. Ponieważ Jezus Chrystus jest ofiarą przebaczenia za grzechy, pokutną, pojednania, całopalenia i oczyszczenia. Pięcioraka ofiara. Za grzechy świadome, nieświadome, ku pojednaniu, ku poświęceniu i z powodu tego, że coś z zewnątrz może nie spalać. Ofiara raz na zawsze złożona. I koniec. Oto temat sprawiedliwości. Tak wygląda temat sprawiedliwości. Ja nie chcę wam o tym nic więcej mówić. To jest proste jak konstrukcja.